walka o media. Bawi mnie to niezmiernie. Nie wiem, czy mogę się nazwać starym wygą po spędzeniu blisko 20 lat w zawodzie, będąc wieloletnim reporterem sejmowym i ministerialnym, nadając na żywo z Rady Miasta Stołecznego Warszawy, później będąc publicystą z własnymi autorskimi audycjami radiowymi, w końcu rzucając to wszystko w diabły, działając już jako twórca radiowy, oderwany od całości polityki i zajmujący się popularyzacją kultury, historii i regionalizmów. Tak czy inaczej, patrzę dziś na media z perspektywy nieco innej. Widzę to całe obecne zamieszanie, znając kuchnię, w której wiadomości są produkowane. Znając ten proces powstawania newsów i tego, co ma znaleźć się w wydaniu serwisu, a czego podawać im po prostu nie wolno, czego zakazywano. No i dlaczego? Dlaczego? Przede wszystkim dlaczego zakazywano? Pamiętam działania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji za Tuska, gdy odmawiano różnym niewygodnym stacjom, takim jak Telewizja Trwam, dostępu do państwowego multiplexu. Pamiętam taką rozmowę, którą przeprowadził w reżyserce podczas trwania jednej z audycji pan Krzysztof Luft. Nie zapomnę jej nigdy. Pan Krzysztof o mnie nie pamięta. Ale wtedy mnie poraziła jako młodego dziennikarza, dawno temu. I dojrzałem wówczas do tego, że świat wcale nie jest tak piękny, jak mówią nam po drugiej stronie lustra, czyli w studiu. Nie pamiętam natomiast prezesa radia, który nie byłby partyjnym nominatem. Uwierzcie mi, że całe to zamieszanie w kontekście mediów, a na tym się co nieco znam, jest spektaklem o stołki i chyba już nawet nie o przekaz i wpływ na rząd dusz. Zapytacie dlaczego? Dlatego, że większość tych odbiorców, którzy wybałuszają ślepia nadal na widok serwisów informacyjnych w tej czy innej stacji, ci, którzy rozgrzani do czerwoności próbują wyciągnąć jakieś, pożal się Boże, wnioski z tej telewizyjnej czy radiowej publicystyki, mają silnie ugruntowane poglądy. A co to oznacza? Oznacza, że władza walczy o media dla siebie i dla swoich wyborców, aby utrzymywać w nich propagandowy przekaz dnia, jak u Wielkiego Brata. Przekaz dnia, tygodnia, miesiąca, a może nawet i roku. Wolni ludzie wiedzą, jak mają żyć i bez TVN-u, bez TVP, bez Wyborczej czy Gazety Polskiej. Chcecie wolności? Szukajcie jej w internecie. Tu Marek Miśko i kanał Marek Miśko Czuwaj. Czuwaj w tygodniu o sprawach ważnych i pilnych. Kłaniam się Państwu po świątecznej przerwie. Dziś kilka słów o kłamstwach w mediach i współczesnym dziennikarstwie. No i co, mamy 50 tysięcy wyświetleń, o które tak wspólnie walczyliśmy. Przypominam Państwu, jeżeli jesteście zainteresowani wsparciem naszego projektu, jeżeli byście chcieli, aby przy 100 tysiącach zaczął on się zmieniać w prawdziwą, regularną, internetową telewizję na wzór kanału sportowego, tylko bez sportu, a raczej o sprawach społecznych, katolickich i ważnych, ważnych po prostu dla nas i dla kraju. Możecie oglądać reklamy do końca. O, to jeden z bardzo dobrych przykładów. YouTube bardzo to lubi i traktuje wówczas nasz kanał jako rzetelnego partnera. Możecie też subskrybować, lajkować, dawać komentarze, wchodzić ze sobą w dyskusję w tych komentarzach, ponieważ algorytm to wszystko wychwytuje, no i sprawia, że treści są dalej szerowane, czyli rozdawane, rozkładane po internecie i mają szansę dotrzeć do innych. A jeżeli ktoś z Państwa chciałby dołączyć do zaszczytnego grona naszych mecenasów, naszych darczyńców, wszystkie informacje na temat tego, jak to zrobić, znajdują się w pierwszym komentarzu oraz w opisie tego filmu. To dzięki Wam, mecenasom, jestem w stanie wygospodarowywać czas z pośród mojego zawodowego życia, z moich rodzinnych obowiązków, aby do Państwa przemawiać również na świątecznych wakacjach. Moje uszanowanie. To co? Zaczynamy i czujcie się jak u siebie. Moje uszanowanie. Z ostatnich dni mojego krótkiego, ale jednak urlopu świątecznego zrobiłem sobie mały detoks. To znaczy odciąłem się od wszelkich informacji i internetów. No i nagle okazuje się, że człowiek na niespełna tydzień wyjechał z kraju, a tu nagle wielkie zmiany, jak wieszczą niektórzy, upadek demokracji. Ileż to już razy, proszę Państwa, demokracja w Polsce upadała. Nie takie rzeczy przeżyliśmy. Jak wiele o niej mówiono, a jak rzadko ją tutaj ktokolwiek widział, tę demokrację, rzecz jasna. Przecież sama możliwość brania udziału w wyborach nie sprawia, bo wiem, że żyjemy jeszcze w kraju demokratycznym, w kraju, który można byłoby tak nazwać. Druga to ta, której się aktualnie udało, więc demokrację zwalcza. I trzecia, do której z pewnością należy znakomita większość z nas, a ja z pewnością,
to ta, która ma te wszystkie partyjne wojenki w poważaniu i myśląc o Polsce próbuje jako tako związać koniec z końcem i nie ma potrzeby tatuować sobie na ramieniu czy na plecach jednego, drugiego czy trzeciego lidera partii. Jedną z pierwszych informacji po odpaleniu polskich serwisów informacyjnych, gdy już doszedłem do siebie po tym krótkim wypoczynku, gdy ponownie podpiąłem się do sieci, była ta związana z walką o niezależność mediów. Kiedyś o niezależność mediów walczył KOD, dziś będą walczyły kluby Gazety Polskiej. W naturze nic nie ginie. Proszę Państwa, muszę przyznać, że setnie się ubawiłem, ponieważ nie ma czegoś takiego jak media, a już na pewno wolne. Jest mikrofon i kamera, są słuchacze i widzowie oraz poglądy dziennikarzy, a także wytyczne, nakazy i zakazy oraz wszechobecna obłuda oraz ułuda wolności. Media w Polsce tak były wolne, że gdy zamykano nas w domach i wmawiano, że w lesie możemy zarazić się czy na cmentarzu umrzeć na to, co swojego czasu było modne, nie zamierzały chociażby podjąć próby ustalenia chociażby najmniejszych faktów. Nawet jeżeli tam się nic nie kleiło po pewnym czasie. Pokażcie mi jedno medium od TVP po TVN, od Gazety Polskiej po Wyborczą, od Newsweeka po W sieci, żeby zawalczyli o to, żeby któryś z dziennikarzy zapytał, że chyba sprawy idą za daleko. Przepraszam najmocniej. Pytał Łukasz Warzecha. To go z większości mediów wyrzucili. Został tylko w Do Rzeczy, bo tam jest jeszcze wolność. I może jest to dla mnie zrozumiałe jeszcze z poziomu pierwszego straszenia. Straszenia postpandemicznego. Ale jak ktoś uskuteczniał tępą propagandę przez 2, a nawet 3 lata, to złudzeń żadnych już nie mam. W tym momencie chciałbym zaprosić Was serdecznie na szerszą analizę polskich spraw w weekendowych programach. Tymczasem cały ten medialny ambaras podsumuję tak. Jeżeli Tomasz Sakiewicz, jeden z głównych, w mojej ocenie odpowiedzialnych za porażkę PiSu, poprzez swoją tępą propagandę, siermiężną propagandę, dziś wzywa do wychodzenia na ulicę w obronie wolności słowa, to osobiście wiem, że nie tylko nie pójdę, ale będę biegł w zupełnie inną stronę. Z kolei, jeżeli słyszę z przeciwnej strony barykady, partyjnej barykady, że posady dziennikarzy w nowych mediach pod jaśnie oświeconym przewodnictwem nowego ministra kultury proponują dziennikarzom politycy, i że pod Telewizją Polską, która nie chce się łatwo oddać, wystają dziennikarze Wyborczej próbujący się wedrzeć do środka, to ja jestem już pewien, że jedni i drudzy zasługują jedynie na pogardę. Zastanawiam się, czy poprzez to partyjne zepsucie istnieje dziś większa obelga, niż powiedzieć komuś: jesteś dziennikarzem. Oczywiście jest pewna grupa wspaniałych ludzi dociekających prawdy i nie o nich jest ta opowieść, ale dziennikarstwo dziś to określenie pejoratywne. Bardzo pejoratywne. Rozwiązanie? Nie oglądać. Nie oglądać żadnych mediów. Zresztą one przestają się oglądać same, że się tak wyrażę. Takie idą bowiem czasy, że internet i jego rozwój skutecznie daje odpór tej fałszywej i koncesjonowanej prawem degrengoladzie. Czy zmieni coś w moim albo twoim życiu fakt, że od jutra pan Pereira nie będzie zarabiał 50 tysięcy miesięcznie, a zacznie zarabiać te pieniądze Kamil Dziubka? Czy zdanie Kaczyński jest wspaniały brzmi bardziej wiarygodnie niż Tusk jest zbawcą narodu? Po co więc się tym emocjonować? A wzywanie ludzi na ulicę w obronie tego partyjnego bagna to żerowanie na ich naiwności. Dziennikarz, który zamiast relacjonować wydarzenia opowiada się publicznie po jednej ze stron politycznej rywalizacji, który próbuje wdzierać się do budynku telewizji albo z drugiej strony jest dumny z tego, że politycy jakiejś opcji bronią jego niezależności i robi sobie zdjęcia, publikuje w internecie, powinien poważnie zastanowić się nad swoją etyką zawodową. Ja w takiej sytuacji wolałbym się spalić ze wstydu, niż dzieciom pokazać na oczy. Ale oni, proszę Państwa, wstydu nie mają. Mają za to zasób, i też niewielki, pięknych słów, którymi będą nas mamić i opowiadać, jak ważna jest ich praca. Nic, ta praca nie jest ważna. Co zmieni w waszym życiu fakt, jeżeli Samuel Pereira przestanie dzisiaj być szefem... Czego on jest szefem? Jest szefem portalu internetowego TVP Info i zacznie na przykład wózkiem widłowym rozwozić paczki po Kastoramie. Co zmieni to w waszym życiu? W moim przekonaniu nic. Więc po co o to walczyć? Co zmieni w waszym życiu sytuacja, że pani Magdalena Ogórek, którą nawet polubiłem swojego czasu,
Zacznie teraz pracować w Telewizji Republika. Oczywiście, jeżeli wszyscy się tam zmieszczą. Bo trzeba teraz przygarnąć do jednej stacji, która nie została rozbudowana przez 8 lat Kaczyńskiego rządów. Nie rozwinęli jej wcale. Pakowali pieniądze w telewizję publiczną, ale w swoje media nie. I więc jeżeli tam się zmieszczą, to może będzie przyjęta. I co to zmieni, proszę Państwa, jeżeli nie będzie występowała pani Magdalena Ogórek już w TVP Info, ale w Telewizji Republika? Nic to nie zmieni. Czy wasz portfel stanie się grubszy? No dobrze, ale usystematyzujmy. Ponad tydzień temu doszło do sytuacji kuriozalnej, w której propagandyści z przeciwnych obozów rzucili się sobie do gardeł. Medialni fanatycy Prawa i Sprawiedliwości ruszyli do boju, wzywając zwolenników Jarosława Kaczyńskiego na plac przed budynkiem telewizji, a psychofani Koalicji Obywatelskiej nie dopisali, ale skutecznie rolę kodowców pełnili wówczas dziennikarze Gazety Wyborczej. To jedna strona tego środowiska – partyjniactwo. Drugą natomiast jest głupota. Głupota, która tak się składa, najlepszą ekspozycję znajduje nie tylko u polityków i celebrytów, ale często właśnie u dziennikarzy. Dziś, zgodnie z obietnicą, wrócimy do analizy rozmowy marszałka Bosaka z redaktorem z Radia RMF, którego populistyczny jazgot nie doczekał się jeszcze konkretnej oceny, a wierzę, ba jestem przekonany, że należy takie sprawy wyjaśnić i ostro punktować. Dziennikarze bowiem myślą dzisiaj, że są sumieniem narodu, a nie są. Redaktorze, który naród inny w Europie prowadzi taką politykę jak Polska, to znaczy, żeby równouprawnić ze swoimi obywatelami wszystkich z paszportem ukraińskim? Naród inny w Europie ma za miedzą sąsiada, o którym wiadomo, że będzie chciał iść dalej. Państwa bałtyckie, Słowacy, ma pan całą wschodnią flankę i nie prowadzą takiej polityki. A nie uważa pan, że taka polityka to nie są przywileje, tylko po prostu to jest ważny gest w naszym głęboko pojętym interesie? Ale rząd wprost wprowadził różnego rodzaju przywileje i temu jesteśmy przeciwni. To są przywileje, nie chcecie przywilejów, chcecie, żeby ci ludzie mieli tu trudniej, żeby musieli tam wracać. Dobrze. Chcemy, żeby było normalnie, panie redaktorze. To znaczy, żeby pośle, Polak w Polsce był obywatelem, obywatel miał pewne inne prawa niż cudzoziemiec. Ja widzę, że trwa jakaś wojna na wschodzie, no coś może z niej będzie, ale w zasadzie to nie jest nasza wojna. Bardzo dziękuję. To ile pieniędzy rozdamy nie zdecyduje przebiegu wojny. Zdecyduje, mówią to fachowcy, że te pieniądze są morderczo ważne, zwłaszcza w tym roku i te pakiety, które głosuje amerykańskie i europejskie, również Europa, mnóstwo Stąpajmy pieniędzy. Stąpajmy twardo po ziemi, nie udawajmy, że proszę tutaj pana, od nas to wszystko zależy. Pan to powie, jak pan zobaczy na Wiśle rosyjskiego żołnierza i pan będzie uciekał i pan będzie uciekał ze swoją rodziną. Proszę pana, i pan będzie uciekał ze swoją rodziną na zachód. Ale proszę naprawdę, nie wchodzić w taką retorykę, bardzo, bo to jest tania moralistyka, manipulacja emocjonalna. Proszę pana, powinniśmy wchodzić w taką retorykę, bo naprawdę Biden Powinniśmy zachować zdrowy rozsądek i chłodny osąd wydarzeń. Pan zachowa zdrowy rozsądek polityków i pan tu zobaczy Putina. Bardzo dziękuję. Naszym gościem był Krzysztof Bosak, wicemarszałek Sejmu z Konfederacji. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Telewizji. Każda redakcja i od lewa do prawa w chwili próby i największego testu siała jedynie słuszną propagandę. Pamiętacie? Telewizja kłamie. Redakcje zawsze są zależne od polityki. Współcześni dziennikarze są zaangażowanymi ideologicznie żołnierzami po tej i tamtej stronie, a do tego bywają często niewyedukowani, nie posiadają podstawowej wiedzy, nie mają warsztatu, przy czym roszczą sobie prawo do tego, aby być tymi, którzy będą nam wyjaśniać otaczającą nas rzeczywistość. Dziękujemy. My sobie sami tę rzeczywistość wyjaśnimy. To nie jest XVIII i XIX wiek. Nie oburzajcie się też na tego dziennikarza od rozmowy z Bosakiem. Osobiście jestem mu bardzo wdzięczny. Za co? Za szczerość przekazu, niski poziom prowadzenia dyskusji, za słabe zdolności erystyczne ze wskazaniem na rozdział o manipulacji, brak szacunku dla rozmówcy, czyli dla nas, dla słuchaczy i widzów, dla mnie, dla ciebie, za ignorancję i powtarzanie wytartych, oderwanych od realiów tez. Każdy z tych elementów składa się bowiem na projekcję współczesnego dziennikarstwa. Pan redaktor postanowił zrobić nam publiczne szkolenie, którego temat powinien brzmieć jak nie być dziennikarzem, czyli przyczynek do dyskusji o upadku zawodu, którego nie bez powodu nie szanuje się w społeczeństwie. Pan redaktor robi wszystko, co w jego mocy, aby ludzi dziennikarzy mieli za nic. I wychodzi mu to świetnie. Nawet gdyby polscy dyplomaci, panie redaktorze, zaczęli teraz jeździć po świecie zgodnie z pańską tezą i przekonywać do konieczności dalszego wspierania Ukrainy i nawet mówili przy tym po ukraińsku zamiast po polsku. Nawet gdybyśmy wzięli pożyczkę u Rothschildów i całą kwotę oddali do Kijowa na rzecz prowadzenia działań zbrojnych,
to decyzje o tym, co będzie działo się z Ukrainą, nie zapadają u nas w Polsce, a będzie działo się z nią źle. Nie zapadną w Warszawie, a już na pewno nie w klubie Konfederacji, który pan tak magluje. Ukraina ma dzisiaj ogromne potrzeby. W każdej dziedzinie życia gospodarczego one są bardzo duże. Nie tylko gospodarczego, zresztą to jest też kwestia społeczna, polityczna. Przecież tam są renty, emerytury, tego się nie wypłaca. Nie ma pieniędzy na amunicję i samoloty. Gospodarka się nie rozwija. Nie ma pieniędzy na wsparcie socjalne. W końcu, co najważniejsze, zaczęło też brakować żołnierzy, o czym mówiłem w niedawnym programie i pokazywałem wam statystyki oraz wypowiedzi prominentnych polityków ukraińskich. To natomiast oznaczałoby, że prawie półmilionowa armia ścierająca się z mającą ponad 1 300 000 poborowych z Rosji zaczyna być w poważnych tarapatach. Sytuacja byłaby zgoła odmienna, gdyby mocarstwa zachodnie miały na głowie tylko wojnę o Kijów. Ale niestety tak nie jest, czego dziennikarz albo nie rozumie, albo celowo przemilcza. Obstawiam, że nie rozumie. Z jego wypowiedzi można bowiem wnioskować, że wojnę wygrywa się za pomocą gestów solidarności. No państwo wybaczą, ale trudno o bardziej niedojrzałe stwierdzenie. Jakie są więc błędy warsztatowe tego dziennikarza? Nie tylko jego, wszystkich, Sakiewiczów i każdego innego. Dziennikarze prowadzący swoje audycje nie muszą być ekspertami w każdej dziedzinie. Nikt od was tego nie oczekuje. Ich przemyślenia, dziennikarzy mam na myśli, i własne analizy nie muszą być trafne. Mało tego, najczęściej one nie są trafne. Natomiast dziennikarze zaczęli czuć oddech na swoich plecach. A czyli to jest oddech? To wszystkich tych ekspertów i analityków, którzy sprawnie zamienili się w ostatnim czasie w blogerów i internetowych twórców prezentujących na własnych kanałach analizy trafniejsze lub mniej trafne, no ale bez konieczności dziennikarskiego wsparcia, bez realizatorów, bez wydawców, bez całego tego światła, wszystkiego, co buduje koszty w mediach, a wiedzę mają większą od dziennikarzy, no i umiejętności przekazu bardzo często również. Błędem zarówno tego człowieka, jak i wielu innych prowadzących rozmowy jest próba przekonania odbiorców, że oni, jako ci, którzy siedzą przed mikrofonem, posiadają rozliczne kompetencje, pozwalające im na odnoszenie się do każdej sprawy i każdego wydarzenia z pozycji eksperckiej, tylko dlatego, że są dziennikarzami. I być może żona albo dzieci kupują w domu takie historie, ale my, widzowie, słuchacze, już nie powinniśmy. Sprawa w przypadku rozmowy z marszałkiem Bosakiem wyglądałaby zupełnie inaczej, gdyby prowadzący kontrował wypowiedzi swojego rozmówcy, posługując się jakimiś źródłami, wywiadami, publikacjami ekspertów, podając ich imiona i nazwiska. Tymczasem redaktor postanowił przekrzyczeć zaproszonego gościa, posługując się przy tym siermiężną logiką opartą na wyobrażeniu świata, który po prostu nie istnieje. Tak, panie redaktorze, to co pan tam mówił, nie istnieje. To są jakieś chore rojenia. Dochodzi więc do arcykomicznych sytuacji, zobaczcie, w których jednego dnia prowadzący rozmowę wyjaśnia nam zawiłe zagadnienia związane na przykład z fizyką kwantową, bo taki jest gość. Kolejnego dnia uchodzi za wybitnego znawcę w dziedzinie prowadzenia polityki monetarnej państwa, w środę jest specem od chirurgii, w czwartek sztuki wojennej, w piątki od polityki zagranicznej i dyplomacji. No już nie licząc tego, że każdy, proszę państwa, dziennikarz w Polsce z samego tylko tytułu urodzenia się Polakiem jest psychologiem, historykiem, analitykiem bitew partyzanckich, zazwyczaj wtedy, gdy trzeba opluwać polskich bohaterów i ich dramatyczne decyzje, które niekiedy musieli oni podejmować. Dziennikarze więc budują swój obraz tak, aby być postrzeganymi jako ci, którzy są wybrani spośród nas, którzy rozumieją wszystko, widzą najwięcej, a w rzeczywistości większość z nich to bezkształtna masa lepiona przez starszych i mądrzejszych, zgodnie z potrzebami i mądrościami etapu. Problem jednak w tym, że prowadzący różnorakie programy najczęściej takiej wiedzy nie mają. I nie ma się czego wstydzić. Ludzie po prostu w większości wiedzy nie muszą posiadać. Wiedzy wszelakiej mam na myśli. Co więc należy robić, kiedy rozległej wiedzy nie posiadamy? No a rozmowę przecież trzeba przeprowadzić. Pytać i słuchać. Podpierać się autorytetami, najlepiej z imienia i nazwiska. Gdy włączam rozmowę z Bosakiem, Tuskiem, Braunem, Hołownią, to chcę posłuchać gości. Gości na litość boską, a nie prowadzącego. Chcę dowiedzieć się z audycji, jaki mają pogląd na daną sprawę zaproszeni przez was goście. Gdy będę chciał poznać pańskie poglądy, to zadam pytanie w komentarzu albo... Przepraszam, bo zapomniałem, RMF wyłącza komentarze, ciekawe z jakiego powodu zresztą. No ale na przykład też włączę sobie audycję, w której to pan
zostanie zaproszony przez któregoś z kolegów po fachu i będzie odpowiadał na zadane mu pytania. Dziennikarze po jednej i po drugiej stronie, zamiast dociekać, przejawiać zainteresowanie, postawili sobie za jakiś kretyński punkt honoru recenzować wypowiedzi ludzi zaproszonych do studia, zwalczając wyrażane przez nich poglądy swoimi przemyśleniami. Ale myślę sobie też, że gdyby politycy bardzo często nie byli skandalistami, gdyby w parlamencie na przykład zasiadało nie 460, ale 100 merytorycznych fachowców, to większość tej redakcyjnej ferajny, tych wszystkich prowadzących, poszłaby na bezrobocie albo walczyliby o miejsca w telewizjach śniadaniowych, opowiadając żwawo o lepieniu pierogów, jakichś tam świątecznych potrawach, noworocznych zwyczajach w różnych regionach Polski lub dociekliwie by przenikali za kulisy życia celebrytów. Ten dziennikarz przez całą tę wypowiedź próbuje nam wmówić, że pieniądze, których żałuje niby Ukraińcom Bosak, są na wojnie najważniejsze. Moim zdaniem kontrowersyjna jest to teza. Cytując dialog, który wyniknął pomiędzy gangsterem Dzikim a Małym w towarzystwie Krzysztofa Jarzyny ze Szczecina, pamiętacie, z komedii Poranek Kojota. Ja przeczytałem w swoim życiu dwie książki. Jedną z nich był Ojciec Chrzestny. Gdybyś ją przeczytał, wiedziałbyś, że pieniądze to nie wszystko. Ale ty czytałeś jakieś pierdoły o żabach, a teraz próbujesz na siłę zainteresować tym wszystkim innych. Bo pieniądze, panie redaktorze, w prowadzeniu wojny są bardzo ważne. Ale i tutaj może pana zaskoczę. O dziwo, nie najważniejsze. To, ile pieniędzy wydamy, nie zadecyduje o przebiegu wojny, powiedział bardzo rozsądnie Bosak. Dziennikarz jednak był innego zdania i powołując się na mitycznych ekspertów bez nazwiska, których nie był uprzejmy wymienić nawet z funkcji, stwierdził, że pieniądze są śmiertelnie ważne, bo tak mówią fachowcy. Oto przed państwem stara populistyczna sztuczka, czyli powoływanie się na fachowców. Zazwyczaj w takich sytuacjach ludzie boją się zadać prostego pytania, a ono jest tutaj kluczowe. A którzy to fachowcy? Tak mówią, panie redaktorze. W jakim kontekście wypowiedzieli te słowa? Czy mówili o pieniądzach, które mają być przeznaczone na wojsko, czy może raczej na wyniszczoną ukraińską gospodarkę? Założę się, że pomimo spoglądania redaktorskim okiem w ekran komputera, podczas rozmowy przecież, nie był ów prowadzący w stanie wymienić nawet pół nazwiska, cytatu i okoliczności, w której miałaby paść taka ocena. Najczęściej ten redaktorski król jest po prostu nagi. Tylko ludzie boją się zapytać. I tak człowiek, który prowadził tę emocjonalną rozmowę z Bosakiem, nie rozumie, że wojna jest potężnym procesem polityczno-militarnym, a nie odwrotnie. A szczególnie, gdy występuje ona na tak delikatnym pograniczu, jakim jest styk świata zachodniego ze wschodem. Można więc mieć miliardy. Miliardy, ale bez politycznej woli i zgody świata posłużą one jedynie do palenia w piecu, panie redaktorze. Lub rozkradania oczywiście, jak dzieje się to na Ukrainie. Takie to już jest dziennikarstwo, o którym dziś mówią, że jest solą demokracji, że mamy o nie walczyć. A gdzie byli dziennikarze, gdy trzeba było walczyć o nas? Gdy zamykano nasze firmy? Byli tam, gdzie są dziś. Po stronie swoich interesów. Ale więcej o tym już jutro w programie Czuwaj w sobotę. A cóż ja tu robię, moi mili, na tych świątecznych wakacjach w tym oto zimnym i mroźnym porcie? Tak się składa, że odpoczywam. No i złożyło się, że pierwszy raz od 3 lat udało nam się wyrwać na urlop. Tak czy inaczej mam tutaj jeszcze jedną misję. Otóż kręcimy reportaż, a dokładnie 2 reportaże, o upadku zachodniego świata i katolicyzmu we Francji, Włoszech, Hiszpanii, a także Argentynie. Dotarłem do zakonnic, których klasztory kontemplacyjne zostały rozwiązane, ponieważ były nieopłacalne. Taki powód podano oficjalnie, no a chodziło o to, że trzymały się twardo starych zasad imszy trydenckiej. Tak czy inaczej łączę działalność z wypoczynkiem, a efekty, mam nadzieję, będą ciekawe. Już niedługo. Dziękuję wszystkim mecenasom naszego projektu. Projektu Marek Miśko Czuwaj. Powstaje on tylko dzięki wam. Dzięki wam jestem w stanie odłożyć część zawodowych tematów i poświęcić czas na nasze programy, za co jestem wam wdzięczny i zobowiązany. Dziękuję za wasz wkład i poświęcony czas. Jest on dla mnie
najcenniejszy. Jeżeli ktoś z Was chciałby jeszcze dołączyć do grona patronów, informacje na temat tego, jak to zrobić, znajdziecie w pierwszym komentarzu oraz w opisie tego filmu. Ręce mi zgrabiały, od tej wody jest zimno, wilgotno, niby 14 stopni, ale to już nie to. Być może zbliżająca się 40 powoduje, że plecy mi strzelają, a może rzeczywiście jest tak przenikliwie zimno. Tak czy inaczej, tęsknię za Polską. Już niedługo do Was wracam. Tymczasem do jutra. Do zobaczenia. Arrivederci, ciao, czuwaj.